Ogólnopolskie zawody Central Cross Combat, których pierwsza edycja odbyła się rok temu, cieszyły się na tyle powodzeniem, że ich organizatorzy pomyśleli o drugiej. Spotykamy się w tym roku 7 i 8 września, także troszkę później niż w tamtym. Rozszerzona forma, jeśli chodzi o zakres i konkurencji, i dni, w których się zawody odbywają, a także o ilość startujących zawodników. To znaczy, że co? Że pierwsza edycja cieszyła się takim powodzeniem, że udało się to rozszerzyć, zaprosić, stworzyć więcej atrakcji, tak, dla zawodników? No mam nadzieję, że nam się uda stworzyć więcej atrakcji, tak planujemy. Natomiast no, udać się udała, myślę, był pozytywny odzew jak najbardziej. Natomiast no, zawsze jest to troszkę wróżenie z kart, co się uda w następnym roku, prawda, ilu będzie chętnych. Natomiast no, chętni dopisali i ta ilość, którą chcieliśmy uzyskać, to myślę, że nam się udała. Powiedzmy zatem o programie tegorocznych zawodów, jak to będzie wyglądać, bo będzie część w plenerze, część będzie na hali sportowej, tak? Tak, zgadza się. Pierwszy dzień cały będzie na hali sportowej w Osir. Drugi dzień, natomiast pierwsza część w tak zwanym Wieluńskim Botaniku, tam będzie konkurencja na rowerach MTB. I później na drugą część, gdzieś tam po południu, w niedzielę wracamy na halę i tutaj będą już dwie konkurencje, takie nazwijmy to półfinałowe i finałowe, także finiszować będziemy na hali. Rozumiem, że jak rozszerzono wersję, to i pewnie więcej uczestników będzie, to chyba oczywiste. Tak, tak, więcej kategorii. W tamtym roku mieliśmy 80 uczestników, w tym roku 144 łącznie po kwalifikacjach dopuściliśmy do zawodów, także no, praktycznie dwukrotnie większe również, jeśli chodzi o ilość uczestników. No i mówię, więcej kategorii, bo dołożyliśmy również kategorię Masters, także dla zawodników powyżej 35 i 40 roku życia i tam również kilkudziesięciu zawodników się pojawi, także będzie można pooglądać również troszkę starsze osoby. Tak sobie myślę, że chyba ta pierwsza edycja zawodów po prostu załapała, tak? Załapała, no takie były plany, żeby ta pierwsza była rzeczywiście jak najbardziej takim wabikiem do dalszych jakichś edycji i nie chcieliśmy sobie strzelać w kolano z zbyt dużą realizacją w pierwszym roku. Wiadomo, że te kroki trzeba podejmować jakoś stopniowo i myślę, że idziemy dobrą drogą i jeśli będzie nam dopisywać dalej ta organizacja pozytywnie i sponsoring, to te edycje będą mogły się odbywać z roku na rok coraz lepsze i coraz ciekawsze. Właśnie wspomniał Pan tutaj o sponsorach, wiadomo, że impreza będzie kosztować, to nie ma co ukrywać, prawda, jeszcze dodatkowo dwudniowa. Coś od starostwa, coś od miasta na zawody? Tak, burmistrz zapewnił też wsparcie zarówno reklamowe, jak i finansowe, także na pewno to też jest duża pomoc dla nas. No, jest parę firm tutaj okolicznych i ogólnopolskich również, które nas wspierają, także cieszymy się bardzo. Głównie są to firmy, które wspierały nas w tamtym roku. No, mamy nadzieję, że jeszcze się uda z kimś dogadać nowym i gdzieś tam co roku będzie się pojawiał ktoś nowy, bo rzeczywiście jeśli więcej uczestników, te nagrody muszą być też większe i coraz tych nagród musi być więcej z racji, że tych kategorii jest więcej, no to wiadomo, że ten budżet musi wzrastać. No i dwudniowa organizacja z automatu jest droższa niż zawody jednodniowe, prawda? Pan jako szef siłowni propaguje, tak, cały czas tą kulturę fizyczną. Jak to jest? To cały czas nabiera rozpędu, w dalszym ciągu przebywają nowi? Myślę, że tak. No, cały czas. Rok temu wspomniałem o tym, pamiętam, bo zadał Pan podobne pytanie. Mówiłem o tym, że często ze skrajności w skrajność uciekamy. Dalej to w pewnym stopniu podtrzymuję, natomiast myślę, że jednak coraz więcej jest ludzi jednak, które gdzieś tam rekreacyjnie podejmują tą aktywność, czyli jazda na rowerze, bieganie, wizyty na siłowni też. Myślę, że one będą się coraz bardziej, że tak powiem, stawać coraz bardziej dla ludzi wpisane, takie w kalendarz, bo często jest tak, że chodzimy gdzieś tam, wie Pan, 2-3 tygodnie, później mamy kolejne 3 tygodnie przerwy. Myślę, że coraz bardziej będzie się to normalizować i będzie to tak normalne jak rower czy właśnie bieganie. Czyli przed wakacjami było intensywne odchudzanie, tak? No są te etapy. Dla nas jest to biznes jednak sezonowy, nie ma co ukrywać. Tak. Gdzieś tam początek roku, październik, to są te wielkie boomy i przed wakacjami jest ten odzew, żeby się odchudzać. Natomiast my zawsze wspominamy o tym, że żeby się odchudzić na wakacje, to trzeba myśleć już po tych, które się kończą, prawda? Gdzieś to w głowie musimy sobie już zaplanować, bo to oczywiście proces jest dosyć długi. Tak się składa, że mieszkam w okolicy Pańskiej siłowni, więc widzę, że czasami rzeczywiście biegacie, no między innymi dookoła bloków. Tak, biegamy z ciężarami również, biegamy z jakimiś workami, różnymi innymi elementami. Póki jest pogoda, to wykorzystujemy, nie zamykamy się w tych czterech ścianach. Ta aktywność jest złożona tutaj właściwie, w szczególności w crossficie, jest złożona ze wszystkiego. Tam się nie ograniczamy do jakichś aktywności konkretnych, tylko jest i podnoszenie ciężarów, i gimnastyka, bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Nawiasem mówiąc, właśnie pływanie też się zdarza na zawodach. My mieliśmy ostatnio też styczność właśnie na zawodach z pływaniem i to w Morzu Adriatyckim, także ciekawie. Właśnie chciałby się Pan tutaj pochwalić swoim osobistym sukcesem, tak? Bo
była jakaś zagraniczna przygoda, tak? Była przygoda zaplanowana od dłuższego czasu, bo gdzieś tam ten start za granicą już planowaliśmy we własnych głowach od jakiegoś czasu, natomiast nie było ku temu możliwości zarówno czasowych, jak i powiedzmy finansowych, bo to też niesie ze sobą troszkę większe wydatki, natomiast zaplanowaliśmy to powiedzmy pół roku temu i wspólnie z bratem i z kolegą naszym Marcinem Kalendykiem ze Słupska stwierdziliśmy, że wybierzemy się do Pesaro we Włoszech i tam wystartowaliśmy w zawodach Adriatic Games. No, zdobyliśmy czwarte miejsce, także bardzo wysokie na 28 drużyn w tej najwyższej kategorii, nazywanej Elite bądź RX w zależności od zawodów, czyli takie, gdzie spodziewać się trzeba wszystkiego, no i właśnie między innymi pływaliśmy w Adriatyku. Co prawda to była nasza najsłabsza strona w całych zawodach, bo jednak dostęp do morza u nas jest troszeczkę, w szczególności dla nas, dla mnie, mojego brata ograniczony, więc ta konkurencja poszła najgorzej, ale całe zawody na duży plus. A właśnie, oprócz tego pływania, to pewnie było jeszcze mnóstwo różnych innych konkurencji, tak? Siłowych. Tak. No bardzo ciekawy był półfinał i finał, w których tam akurat sprawdziliśmy się bardzo dobrze, zajęliśmy piąte i czwarte miejsce, pokonując między innymi jedną z drużyn, która w rezultacie stanęła na podium. Zawody bardzo ciekawie zorganizowane i podnoszenie ciężarów i gimnastyka i wiosłowanie na ergometrze wioślarskim i mieliśmy takie elementy bardziej z konkurencji Strongman, które się pojawiły również właśnie w półfinale i finale, także organizacja zawodów na poziomie bardzo wysokim i dla mnie to też dodatkowy zastrzyk jakiejś tam motywacji i takiego spostrzeżenia na przyszłość, co można jeszcze dodać u nas i na co zwracać uwagę, prawda? No to bardzo miło. Na koniec jeszcze przypomnijmy po raz kolejny termin i miejsce Cross Combat drugiej edycji. 7-8 września tego roku, głównie hala Wosir, cała sobota, niedziela po południu na hali, natomiast do południa od rana zawodnicy będą walczyć na Wieluńskim Ogrodzie Botanicznym. Ja rozumiem, że wszyscy miłośnicy i obserwatorzy wchodzą za darmo, tak? Tak. Wejście jest wolne, otwarte dla wszystkich, tak jak rok temu i myślę, że mieszkańcy Wielunia dopiszą. Troszkę było ludzi w tamtym roku, byliśmy w miarę zadowoleni. Gdzieś tam rodziny zawodników, znajomi też, także myślę, że będzie dobrze. A kto nie przyjdzie, to zobaczy to w telewizji. Mamy nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.